czwartek w Centrum Teatru Muzyki i Tańca Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Burzyńskiego wyłożył wszystkie karty na stół. Podczas konwencji zaprezentowano m.in. program komitetu. Bezpłatne wyżywienie w żłobkach, w żłobku, w przedszkolach, w szkołach. To jest program, który jest realny. My już obecnie opłacamy oczywiście kadrę, która pracuje w tych instytucjach, ale to, co jest tak zwanym sadem do kotła, chcemy sfinansować. Również zdecydowanie, czy chcemy zlikwidować opłaty za pobyt w żłobku i przedszkolu. To jest już bardzo ambitny program, że dalszą konsekwencją będzie wprowadzenie karty rodziny 2+. Co roku chcemy budować nowy plac zabaw, a to, co jest może i trywialnym problemem, stworzyć w szkołach system odrabiania prac domowych pod nadzorem nauczyciela przez uczniów. Kolejnym tematem, który ma zostać poruszony przez komitet, to sprawy senioralne. Wprowadzona ma zostać kutnowska karta seniora, gwarantująca zniżki i dostęp do usług publicznych. We współpracy z organizacjami pozarządowymi wprowadzone mają zostać bezpłatne usługi dla seniorów, takie jak bezpłatne naprawy sprzętu domowego czy darmowa taksówka do lekarza. Centrum Seniora będzie miejscem spotkań i rozrywki mieszkańców 60+. Druga sala kinowa w KDK, która by pozwoliła na wprowadzenie bogatszego także i repertuaru w kinie. Zwiększymy środki na organizacje pozarządowe, inicjatywy obywatelskie, bo budżet obywatelski dowodzi tego, że te inicjatywy obywatelskie są postrzegane jako niezmiernie ważne. I aby dopełnić tegoż programu, uelastycznimy czas pracy urzędu zgodnie także z oczekiwaniami, aby jeden raz przynajmniej w tygodniu wydłużyć godzinę pracy urzędu i utworzenie okienka paszportowego, gdzie będziemy mogli odbierać paszport. Kolejny punkt programu to Kutno bezpiecznym miastem. Rozbudowany ma zostać monitoring miejski. Wprowadzone zostaną dodatkowe patrole piesze policji oraz całodobowe dyżury Straży Miejskiej. W całym Kutnie zmodernizowane ma zostać oświetlenie uliczne. Program komitetu obejmuje także punkt mieszkania dla kutnian. Chcemy wybudować 200 mieszkań na terenie dawnego folwarku przy ulicy Bema. Myślę, że jest to bardzo realne, chociaż ambitny problem. Chcemy dokończyć budowę osiedla przy ulicy Matejki, a także wracamy do zwiększania bonifikaty na wykup mieszkań komunalnych. Oraz to, co jest nowością, czyli chcemy wytyczyć około 100 działek, gdzie można by było wybudować domy jednorodzinne i sprzedać te działki z dużą bonifikatą dla ludzi młodych, którzy się osiedlą w naszym mieście. Chcemy również działać w zakresie ekologii. Uważamy, że w Kutnie jeszcze jest troszkę mało zieleni, więc zrobimy nowy park, który będzie od ulicy Zamkowej do ulicy Mickiewicza. Zwiększymy nakłady finansowe na utrzymanie czystości i zieleni, ale to, co jest już robione, uważamy, że należy utrzymać, czyli wymianę dopłaty do wymiany starych pieców i podłączeń do kanalizacji sanitarnej. Również to, co jest postulowane, rozbudowanie ścieżek rowerowych, roweru publicznego, który niebawem ruszy, i utworzenie punktów ładowania aut elektrycznych. Chcemy również walczyć ze smogiem i monitorować to zagrożenie na kutnowskich osiedlach. Podczas konwencji wyborczej zaprezentowano także kandydatów do Rady Miasta. Miasto zostało podzielone na 4 okręgi wyborcze. 3 okręgi są 5-mandatowe, natomiast 4 6. Każdy okręg ma dodatkowe 2 osoby. W okręgu numer 1 znalazł się Zbigniew Wdowiak, Krzysztof Matusiak, Agnieszka Wyroślak, Agnieszka Makuła, Tomasz Rędzikowski, Iwona Pietrzak oraz Przemysław Zawadzki. Listę w drugim okręgu otwiera Zbigniew Burzyński. Kolejny jest Łukasz Walczak, Joanna Podemska, Robert Małachowski, Bożena Szymczak, Agnieszka Molińska-Jójka oraz Edward Książek. Trzeci okręg to Grzegorz Chojnacki, Robert Feliniak, Beata Włodarczyk, Jacek Saramonowicz, Iwona Majtczak, Małgorzata Siedlecka i Jan Dębski. Natomiast w skład czwartego okręgu wchodzą Jacek Boczkaja, Mariusz Sikora, Danuta Blus, Andrzej Arkita, Karol Miszczak, Joanna Gała, Wanda Majchrowicz oraz Paweł Markiewicz.